Wybacz, mamo, to moje projekty ubrań. Jak dobrze pójdzie, moje stylizacje trafią do sklepów w całym kraju. Wow, to niesamowite! Trzymam za ciebie kciuki. Co myślisz o tej? Grochy zawsze w modzie, prawda? Czy ja wiem, nie jest zbyt oklepane? Może wymyślisz coś szalonego? A wiesz, masz rację. Zmienię kolor kropek. Dzięki za pomoc. Chodziło mi raczej o coś innego. Groszki, kropki, paski, to będzie hit. Zobaczysz. Oby. To co dzisiaj gramy? W Simsy czy Minecraft? Simsy. Minecraft. Simsy. Minecraft. Dzisiaj ja wybieram, odsuń się. Tola, wiesz, że dzisiaj moja kolej. O-o! Co zrobiłaś? Chyba usunęłam przez przypadek jakiś projekt, Izie. Tola, i co teraz? A jeśli było to coś ważnego? Nie wiem, lepiej się dowiedzmy. Julka, Tola, chcecie zobaczyć moje projekty ubrań? Projekty ubrań? A to coś ważnego? Ważnego? Dziewczyny, jutro będę pokazywać je bardzo ważnym ludziom. Jeśli się spodobają, moja kolekcja trafi do sklepów. O-o. To co? Chodźcie, pokażę wam. Wiesz co, Iza, spieszymy się. Jutro zobaczymy twój projekt. Pa! Odwrót, szybko. Okej, jak chcecie. I co teraz? Słyszałaś? Te projekty były bardzo, bardzo ważne. No nie wiem, musimy chyba narysować te projekty od nowa. Oszalałaś? My? A masz jakiś lepszy pomysł? Bierzmy się za rysowanie. Tola, długo jeszcze? Ile można rysować jeden projekt? Poczekaj, musi być dokładnie narysowany. Jeszcze chwila. Pokaż, chcę zobaczyć. Gotowe, zobacz. Koszulka numer 1. Koszulka numer 2. I koszulka numer 3. Serio? Tak długo rysowałaś serduszko, kółko i trójkąt? Nie, to bez sensu. Nie nadajemy się do tego. Papier, kamień, nożyce. O, papier, ja też. Lenka, Zosia, zobaczcie. Hej, on nam pokazuje język. Ale śmieszna emotka. Fajne, co nie? Aż płaczę ze śmiechu. Chodźmy na podwórko, zabawimy się. Zobacz, Lenka, Olek idzie. Przyklejmy coś Zosi na plecy, będzie śmiesznie. Okej. Zosia? Co, Lenka? A nic, przyjdź potem na plac zabaw. To poczekajcie na mnie, idę z wami. No i poszli. Serduszka? Zosia się chyba we mnie zakochała. Cześć, Zosia. O, cześć, Olek. Słuchaj, Zosia, bardzo cię lubię, ale muszę ci powiedzieć, że nic z tego nie będzie. Ale o co ci chodzi, Olek? No, zakochałaś się we mnie. Co? Oszalałeś? Skąd ci to przyszło do głowy? No, masz serduszka na plecach. Serduszka? Sama zobacz. Emotka! Wiem, czyja to sprawka. Lenka, Kuba, gdzie jesteście? Przykleiliście mi emotkę na plecy. Co to miało znaczyć? To było takie śmieszne. To nie ja, jestem grzeczny jak aniołek. Chodźmy, mam pomysł. Przyklejmy coś tacie. Śpi, możemy działać. Nie. Brian, wstawaj! Pomóż mi odkręcić ogórki. Co? Ja nie śpię, ja nie śpię. Brian, dlaczego masz kupę na twarzy? Jaką kupę? No tutaj. Poczekaj, muszę zobaczyć. Kto to zrobił? Udało się! Co oni tam robią? Nie mogę się skupić, ciągle się śmieją. Zobaczmy, w co się bawią. Co robicie? Ciągle się śmiejecie. Robimy sobie żarciki i bawimy się w emotki. Fajne, no nie? Przykleiliśmy Zosię serduszka na plecy i Olek myślał, że się w nim zakochała. Hej, ja też chcę się to pobawić. Tola, nie mamy czasu. Zapomniałaś? Musimy robić projekty ubrań. Julka, ale to takie fajne. Wiesz co, Tola? Mam pomysł.
To będzie genialne! Zrobimy kolekcję ubrań z emotkami! Paski i kropki są nudne. Brzmi świetnie! Rysujmy! Mam nadzieję, że prezentacja Izy wypadnie dobrze. Ja też. Już się boję. Dzisiaj mam prezentację moich ubrań. Życzcie mi powodzenia. Oby się spodobały. Na pewno się spodobają. Oby. Powodzenia, Iza. Witam serdecznie na prezentacji ubrań nowej kolekcji. Zaraz na ekranie wyświetlą się Państwu koszulki z nadrukami mojego pomysłu. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnych pasków, kropeczek, groszków na bluzkach. Ja też, to już jest takie oklepane. Zaczynamy! Oto kolekcja koszulek dla każdego. Koszulka z emotkiem. Kolejna koszulka z emotkiem. A tutaj mamy koszulkę z emotkiem. Co się stało z moim projektem? Może pokażę coś innego. Oto kolekcja skarpetek. Proszę zobaczyć. Modne i nowoczesne wzory. Tutaj mamy skarpetki z emotkami. Następne skarpetki w emotki. I kolejne skarpetki w emotki. Emotki? Serio? O nie, to koniec. Wszędzie emotki. Jak to się stało? Pani Izo, czy pani naprawdę sądzi, że dorośli kupią skarpetki w emotki? Przepraszam, ja naprawdę nie wiem, co się stało z moimi projektami. Ja myślę, że to genialne, wspaniałe, rewelacyjne. Wszędzie emotki, na skarpetkach, na bluzkach, na spodniach. To będzie hit. Naprawdę? Też tak myślę. Dobra robota, pani Izo. I co, widzisz ją? Poczekaj, chyba idzie. O nie, jest bardzo zła. Iza, wszystko ci wyjaśnimy, tylko się nie denerwuj, okej? Jest jakiś tort? Tort? A po co ci tort? Świętujemy, dziewczynki! Moje projekty się spodobały. To znaczy wasze. Jej, ale się cieszę! Wszystko poszło dobrze, super! Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. A teraz parę pozdrowień. Pozdrawiam serdecznie Anię Popławską oraz Helenę. Jeżeli lubicie animację i chcecie pozdrowienia, wejdźcie na kanał Antfan i piszcie w komentarzach, kogo mam pozdrowić. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Link w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!